pani Anno? No, dzień dobry panu. Trochę się tutaj pogubiliśmy. A jednak, mijacie kościół po prawej stronie i jest skręt w prawo na Bielino. Umówimy się może na przystanku autobusowym. Dzień dobry panu. Jedźcie za mną. Jakbym miał jednym słowem określić Wojka, to bym powiedział praworządny. Wojtek jest niezwykle wrażliwym facetem, nawet bym powiedział nadwrażliwym. I praworządność to jest jego cecha naczelna. Praca z Wojtkiem jest fantastyczna, dlatego że to jest człowiek o wielkiej kulturze osobistej, co sobie cenię niezwykle. Tak przyjeżdżam gdzieś od 7 lat chyba. Ja prawdę mówiąc, zanim tu nie przyjechałem, to nie zdawałem sobie sprawy. Ile to może dać? Nie, ile to może dać i że tak bardzo mi jest to potrzebne. Wojciech Wysocki. Popularny aktor teatralny i filmowy. Sławę już u progu kariery przyniosła mu rola w melodramacie Con Amore. W filmie Życie wewnętrzne Marka Koterskiego wcielił się w postać kultowego Adasia Miałczyńskiego. Za tę rolę został nagrodzony. Przepraszam panią. Nie wiem, kto i czym tak u państwa tłucze, ale zdaje się, ktoś w cegłach chodzi. Pewnie córeczka państwa, zamiast w udach. Więc niech jej pani każe zdjąć. Wdech i wydech. I coraz głębiej. Liczne występy teatralne i serialowe dają mu pozycję cenionego przez reżyserów i lubianego przez publiczność artysty. Bezpośredni, dowcipny, inteligentny. Naszą ekipę gościł w domku nad Narwią, gdzie wraz z rodziną spędza wolny czas. Ciąg dalszy trudnej miłości, proszę bardzo. To był czas już buntu pierwszego. Tak. Ile tu miałeś? Dlaczego? No, 11. 11 lat, tak. To już jakieś udawane. To jest udawane. To jest jakieś udawane, bo jesteśmy przytuleni, uśmiechnięci. Żonę Joannę Wojciech Wysocki poznał mając 45 lat. Owocem związku jest Rozalia, która nie poszła w ślady ojca. Studiuje psychologię. Proszę bardzo, tak. My nie zawsze tak elegancko do siebie mówimy, ale tym razem... Pani Wojciechu. Pani Wojciechu, ty siadaj, dobrze. Akuszerem naszego związku był Wiktor Zborowski. Byłem z teatrem na przeglądzie piosenki aktorskiej we Wrocławiu. I w pewnym momencie pojawiła się jakaś taka bardzo piękna kobieta, brunetka. Sytuacja była taka dosyć specyficzna, aktor znany, tak? Ja dużo młodsza, jeszcze w tym wszystkim Wiktor, który mi, że tak powiem, przekazał tak jakby Wojtka, przyprowadził mi go i powiedział, to jest porządny facet, ty jesteś fajna, poznajcie się. I nas zostawił. Taki spisek to był. Ja się czułam idiotycznie. Także rzeczywiście musiał długo mnie przekonywać, że to nie był, nie był żart. I przez cały miesiąc musiał do mnie dzwonić codziennie kilka razy, żeby mnie przekonać. No ale jak widać mu się udało. Chodźmy na górę do Rozalii. Ale co to jest tutaj? Te portrety? Wow. A to są takie... Tak, dwa portrety. Ale to pan jest tutaj. Tak, ja jestem w kostiumie, co prawda. Robiliśmy taki teatr w telewizji, List z tamtego świata Makuszyńskiego. No i potrzebne były moje portrety. No i dzięki temu mam takie piękne pamiątki, jak pani widzi. No i to jest widok. Tak, no tu jest piękny widok rzeczywiście na Narew. Rano jak wstaję, a wstaję wcześnie rano. Gdzieś tak o godzinie w pół do siódmej, to na drugim brzegu wychodzą krówki na wypas. No teraz jest śnieg, więc nie wychodzą. Ja w ogóle jestem po mojej mamie. Skowronek. Po mojej mamie Skowronek, tak. I rano się dobrze czuję, rano uczę się tekstu, rano czytam poważne sprawy, a wieczorem czytam niepoważne sprawy albo oglądam niepoważne.